streszczeniu naszej ostatniej lekcji patronuje Galileo Galilei, czyli Galileusz, bo będziemy mówić o przełomowych obserwacjach czy wnioskach, które wyciągną z obserwacji rzeczywistości. Tematem były inercjalne układy odniesienia i zasada równoważności Galileusza. I ta zasada równoważności to jest taki pierwszy przykład bardzo abstrakcyjnego pojęcia symetrii. No, niby wiemy, co to jest symetria, tak? Trójkąty podobne na przykład, prawda? Albo przystające. Ale tym razem ta symetria będzie dotyczyć abstrakcyjnych pojęć. Można sobie jeszcze wyobrazić, że trójkąt to jest coś, co można wziąć do ręki, na przykład ekierka, i że wszystkie ekierki, no nie, nie wszystkie, ale można sobie wyobrazić, że niektóre ekierki są podobne do siebie w tym matematycznym sensie, który znacie. Natomiast tu będziemy mieli do czynienia z podobieństwem układów odniesienia. Pamiętacie, co to jest układ odniesienia? To jest jakieś ciało albo zbiór ciał, które kilka ciał, które pozostają względem siebie w spoczynku i którym można względem których można opisywać ruch, tak? Zmianę położenia względem tych ciał. No dobrze, no ale wracamy do Galileusza i jego genialnej konstatacji, że w przeciwieństwie do tego, co mówił Arystoteles, jeśli na ciało nie działa przyczyna zmiany ruchu, to ciało porusza się ruchem jednostajnym. No i wiemy, co to oznacza ruch jednostajny, po prostej ze stałą szybkością, czyli prędkość tego ciała jest stała, a więc jakby no ruch nie wymaga przyczyny, tak? Ciało, na które nic nie działa, po prostu się porusza ruchem jednostajnym. No i z każdym takim ciałem, zauważył Galileusz, można związać układ odniesienia, tak? To każdy z nich może być układem odniesienia i we wszystkich tych układach odniesienia on nazwał je inercjalnymi układami odniesienia, inercjalny układ odniesienia. We wszystkich tych układach ta zasada bezwładności, tak, że jeśli na ciało nie działa przyczyna zmiany ruchu, to ciało porusza się ruchem jednostajnym, będzie obowiązywać. Aczkolwiek, jeżeli te układy odniesienia poruszają się względem siebie z jakąś szybkością, stałą prędkością, no to oczywiście prędkość tych ciał, na które nie działa żadna przyczyna zmiany ruchu, będzie różna w każdym układzie, ale prawdą będzie, że w każdym z tych układów ciała te będą poruszać się ruchem jednostajnym. No i Galileusz wykonał wtedy kolejny odważny krok i zrozumiał, że w takim razie żaden z tych układów nie jest wyróżniony. Nie można powiedzieć, który jest najlepszy. No i to jest obserwacja bardzo blisko od tej obserwacji, że nie można zdefiniować absolutnego spoczynku, tak? Bo w układzie, jeśli ciało spoczywa w moim układzie odniesienia, to w układzie odniesienia, który porusza się względem mnie ze stałą szybkością, ze stałą prędkością, jest to inny inercjalny układ odniesienia, równie dobry jak mój, porusza się z prędkością, tak? Tam obserwator widzi, że to ciało się porusza. No a wyciągnął z tego wniosek, że prawa fizyki w każdym z nich powinny obowiązywać tak samo. No, pierwszym przykładem takiego prawa fizyki, które w każdym układzie inercjalnym obowiązuje tak samo, no to jest to właśnie zasada bezwładności Galileusza, tak? I są też układy nieinercjalne. No i przykładem takiego układu nieinercjalnego jest samochód, w którym kierowca naciska na pedał gazu i samochód przyspiesza, no bo wyobraźmy sobie, że jedziemy samochodem na razie ze stałą prędkością. No i widzimy drzewo albo kogoś siedzącego na przystanku, na ławce. No, ten ktoś znajduje się w spoczynku i to łatwo zrozumieć, dlatego że no, wprawdzie jest jedna przyczyna zmiany ruchu, to jest grawitacja, siła grawitacji, no ale ona jest dokładnie równoważona zgodnie z tą zasadą wzajemności oddziaływań, przez wpływ ławki, która podtrzymuje tą osobę dokładnie tak, żeby ona się nie poruszała, tak? No i jedziemy ruchem jednostajnym samochodem i zgodnie z tym, co mówi Galileusz, widzimy, że ta osoba porusza się do tyłu
jakby odjeżdża od nas ze stałą szybkością, ze stałą prędkością. A teraz jak zaczniemy przyspieszać, ten nasz samochód zacznie przyspieszać, bo naciśniemy pedał gazu, no to zauważymy, że ta osoba oddala się od nas coraz szybciej. Czyli pomimo, że nie widać żadnego powodu, dla którego miałby zmienić charakter swojego ruchu, poruszać się coraz szybciej, nikt nam do niej nie podszedł, nic się nowego nie stało, ona porusza się, oddala się od nas coraz szybciej. No właśnie dlatego taka przedziwna sytuacja zaszła, że układ odniesienia związany z samochodem, który porusza się coraz szybciej z przyspieszeniem, no to jest właśnie układ nieinercjalny. No i żeby zobaczyć, jak zabawne sytuacje zdarzają się, rozwiążmy takie zadanie związane z przechodzeniem do różnych układów współrzędnych. Rozwiążmy takie zadanie. Mamy statek, który jak płynie po jeziorze, to czyli po stojącej wodzie, to płynie z szybkością 10 km na godzinę. No i teraz statek wpłynął na rzekę i płynął pod prąd. Prąd rzeki to jest 4 km na godzinę w prawo. Statek płynie na razie pod prąd w lewo. No i w pewnym momencie ze statku wypada koło ratunkowe. Chlup, spadło do wody. No ale kapitan Gapa nie zauważył i płynie jeszcze jedną godzinę w górę rzeki, zanim ktoś mu nie zamelduje, że utracił koło ratunkowe. No i wtedy błyskawicznie zawraca i goni to koło. No i po jakim czasie statek dogoni koło. No i można na to spojrzeć z brzegu. Ten brzeg symbolizuje to drzewko, może niezbyt tak ładnie namalowane. No i co widać z brzegu? No, koło spadło do wody. To widać, prawda? Koło spadło do wody. No dobrze, dwa. Statek płynie pod prąd, a może to uczynimy numerem drugim, a numer pierwszy to będzie, że statek płynie pod prąd. Przesuniemy to sobie niżej. Statek płynie pod prąd, no z jaką szybkością? Szybkością 6 km na godzinę względem brzegu, prawda? Dlatego, że względem na jeziorze może rozwinąć szybkość 10 km na godzinę, no ale na prąd płynie z szybkością 4 km na godzinę w prawo, tak? Więc statek płynie względem brzegu szybkością 6 km na godzinę w lewo, tak? No, tak sobie to może przesunię, żeby tu było więcej miejsca. Koło spada do wody. No to teraz koło płynie z prądem z szybkością 4 km na godzinę. Koło płynie z prądem rzeki z szybkością 4 km na godzinę. To koło płynie w prawo, tak, statek płynie w lewo, przepraszam. Piszę jedno, myślę jedno, piszę drugie. Dobra. No więc w ciągu godziny, no to tak, statek pokonał 4 km w górę rzeki, a koło 6 km w górę rzeki, a koło 4 km w dół rzeki, czyli w ciągu godziny oddalili się od siebie, statek oddalił się od koła o 10 km.
po czym zawrócił. No dobrze, no to teraz płyną w dół rzeki. Odległość między nim a kołem była 10 km. No to teraz płyną w dół rzeki z szybkością 10 plus 4, czyli 14 km na godzinę. No ale koło w tym czasie oddalało się, ciągle oddalało się od niego, prawda? Więc koło oddalało się od niego z szybkością 4 km na godzinę. Oddalało się od statku, można powiedzieć, płynęło w dół rzeki, tak? Czyli statek zbliżał się do koła. Z szybkością 10 km na godzinę, no bo doganiał je z szybkością 14, a ono się oddalało z szybkością 4, czyli w sumie zbliżał się do koła z szybkością. No i po godzinie dogonił koło, tak? W takim razie, no bo kiedyś zaczął go gonić, to odległość wynosiła 10 km, czyli po godzinie dogonił koło. No można się przekonać, że to, że dogonił koło po tym samym czasie, w jakim oddalał się jakby od koła, to nie jest przypadek. To nie zależy od tego, czy to była godzina, czy dwie godziny i czy prędkość prądu była taka, czy inna. To zależy tylko od szybkości statku. No dobrze, no to teraz... A, i też oczywiście, że w tym samym czasie to też nie zależy od szybkości statku. No dobra, no to teraz spróbujmy zobaczyć, co widział rybak, który... Po prostu tak jak ten rybak na tym zdjęciu, dryfował sobie razem z rzeką. No, co widział rybak? No, rybak widział, że do wody spadło koło, tak? A mógł nie zwracać uwagi na brzeg. Dlatego, że mogła być mgła tak silna, że rybak mógł nie widzieć brzegu. No jak rybak nie widział brzegu, to w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że płynie po rzece. Mógł sobie wyobrażać, że płynie po jeziorze. No dobra, więc rybak zauważył, że do wody spadło koło. Statek oddalił się. No, rybak był nieruchomy względem wody i koło... A, przepraszam. Nie wiem, dlaczego tego rybaka stąd zabrałem. On tu sobie cały czas jest. No, koło było... Poruszało się w dół rzeki z wodą i rybak też się poruszał w dół rzeki z wodą, tak? Dryfował, więc koło było w spoczynku. Koło w wodzie było w spoczynku względem rybaka. No bardzo dobrze. Kolejne. Statek się oddalił przez godzinę. Pokonując względem wody, a zatem względem rybaka,
koła i rybaka 10 km. No i teraz statek się odwrócił i przepłynął te 10 km szybkością 10 km na godzinę, więc statek zawrócił i przepłynął te 10 km z powrotem. W ciągu godziny. No, widać, o ile prostsze jest to rozwiązanie w układzie związanym z rybakiem, czyli w układzie związanym z wodą. Tak? Nie trzeba sobie w ogóle zawracać głowy prądem. Prąd rzeki to jest wymysł brzegu. To brzeg obserwuje, że woda w rzece jest jakby unoszona w jedną stronę. Ale dla tego, co się dzieje na wodzie, nie ma to żadnego znaczenia. No i to jest bardzo fajny przykład tego, jak przejście do innego układu inercjalnego może nam uprościć rozwiązanie i zawsze trzeba to mieć w pamięci. No i teraz pytanie, co z tego pozostaje do zapamiętania, a więc być może do zapisania w notatce. No, to co jest tutaj na tej stronie, to jest bardzo ważne. No i przykład tego rozwiązania, to jest takie bardzo znane zadanie i to, że można je rozwiązać tak na dwa sposoby, też jest bardzo ciekawe, a poza tym doskonale ilustruje zasadę równoważności Galileusza i z tej zasady skorzystamy na następnej lekcji i będzie moim zdaniem jeszcze ciekawiej.